W województwie warmińsko-mazurskim w piłkę nożną grają nawet najmłodsi. W piątek 22 czerwca na Stadionie Miejskim w Nidzicy rozegrane zostały finały województwa Żaków. Są to dzisiaj finały mistrzostw Żaków. Jest to rocznik 2002, 11-letni chłopcy, którzy jesienią rozpoczęli rozgrywki w swoich grupach. W całym województwie były 16 grup, no i jesienią rozegrali swoje turnieje, wiosną rewanże. Następnie odbyły się ćwierćfinały i dzisiaj gościmy w Nidzicy na pięknym obiekcie, dobrze przygotowanym, płyty świetne, właśnie te zespoły, które spotkają się w finale, żeby pokazać, jak grają i jednocześnie zdobyć miejsca w mistrzostwach województwa. Zawodnicy choć wiekiem nie imponowali. Techniki i zaangażowania mogliby im pozazdrościć ich znacznie starsi koledzy. Choć zaciętej gry nie brakowało. Dla małych piłkarzy tego typu rozgrywki to przede wszystkim dobra zabawa. Najlepszą drużyną tych finałów okazał się Ełk. Drugie miejsce na podium przypadło zawodnikom z Elbląga. Natomiast trzecie miejsce wywalczyli piłkarze Naki Olsztyn.